Witamy wszystkich na corocznym święcie wiosny. Z tej okazji samorząd uczniowski przygotował dla Was niespodziankę. Dzisiejszy dzień podzieliliśmy na kilka części. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Plan przedstawi przewodniczący samorządu uczniowskiego. 21 marca rozpoczyna się kalendarzowa wiosna. Tego dnia dzień równa się z nocą, która będzie coraz krótsza, a dzień coraz dłuższy. Ten, kto jest znakomitym obserwatorem, ujrzy wiosnę, usłyszy i poczuje. Wiosna to przecież słońce, zielone pąki, pierwsze kwiaty i świergot ptaków i powiew ciepłego wiatru. Drogie koleżanki, drodzy koledzy, przed Wami następujące zadania. Zadanie pierwsze. Przygotujcie w swoich klasach wiosenną parę, która weźmie udział w rewii mody. Im weselej i zabawniej, tym lepiej. Wiosnę witamy nie tylko w Polsce, dlatego druga konkurencja to zadanie językowe. Przygotujcie wspólnie plakat przedstawiający słowo wiosna w wylosowanym języku. Proszę teraz przedstawicieli klas o przeprowadzenie losowania. O Matko Boska! To będzie właśnie trzecie zadanie. Przygotowanie marzanny z materiałów, które przynieśliście. Tą konkurencję skrupulatnie oceni komisja. Czy jest klasa pierwsza? Tak! Klasa druga? Tak! Klasa trzecia? Tak! Klasa czwarta? Tak! Klasa piąta? Tak! Klasa szósta? Tak! Klasa siódma A? Tak! Klasa siódma B? Tak! Klasa ósma? Tak! Prosimy o prezentację klasę ósmą. Chyba ma żadna jedyna niepowtarzalna w swoim rodzaju. Komisja prosi o głosowanie. Nie macie za dużego wyboru, ale... Prosimy o prezentację klasę siódmą B. Wykrzyczcie głośno słowo wiosna w wylosowanym przez Was języku. Klaso pierwsza, jaki język wylosowaliście? Niemiecki! Jak brzmi słowo wiosna w tym języku? Jak brzmi słowo wiosna w wylosowanym przez Was języku? Jaki język wylosowaliście? Ukraiński. Teraz wykrzyczcie głośno słowo wiosna w wylosowanym przez Was języku. Wesna. Damski. Jedna. Teraz wykrzyczcie głośno słowo wiosna w wylosowanym przez Was języku. Musa! Specjalnie na dzisiejszą okazję przygotowany niezwykły pokaz mody. A teraz zaczynamy. Zapraszamy naszą wiosenną parę z klasy piątej. Klasa piąta, najmocniejszy strój tej wiosny. To klasyczna kreacja zatytułowana W czym do szkoły? Strój modeli raz na zawsze rozwiera tą wątpliwość. Całość podkreślają buciki od Armaniego, zakupione w pobliskim dyskoncie spożywczym Stonka. Klasa pierwsza. Kolejna para prezentuje jakże gustowny i dobrany strój.
Jest to absolutna nowość. Klasa czwarta. Kolejna para. Kolejna para to przedstawiciele klasy biznes. Strój na pewno przypadnie do gustu wszystkim kochającym zwierzęta i żyjącym według zasady jaguar w garażu. Klasa trzecia. Kolejną propozycją jest strój sportowy. Jednak nie na bieżnię, lecz na trybuny. Taki strój na pewno stanie się wzorem dla nowoczesnego kibica. Klasa druga. Jeszcze jedna prezentacja z najnowszej kolekcji. Tym razem przygotowaliśmy coś specjalnego dla wybierających się do rodzin. Strój pod roboczą nazwą, a niech im gul skoczy. Klasa siódma A. Nie zapomnieliśmy także o urzędnikach państwowych. Tę zasadą prosto, tanio, ale żeby ludzie na język nie wzięli. Przygotowano skromny strój szarych urzędników państwowych. Klasa szósta. Kolejna prezentacja to strój wieczorowy na bal lub kolację w restauracji. Strój pod roboczą nazwą, niech ludzie widzą. Cechuje elegancja i starannie dobrane dodatki. Klasa ósma. Ostatni modele prezentują strój nowoczesnych wiosennych nauczycieli. Strój idealnie pasuje do obrazu polskiej oświaty. Obowiązkowym dodatkiem powinna być kreda i laptop pod pachą, podkreślający status społeczny. Brawo, bardzo, brawo! Choco, 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 choco